Druhny i druhowie, ten mikrofon to jest potrzeba kamery. Druhny i druhowie, czuwaj. Cieszę się bardzo, że w takiej liczbie, w takiej reprezentacji mogę was tutaj widzieć. Bardzo się cieszę, że są zuchy, harcerze, instruktorzy, że są seniorzy i jest nieprzetarty szlak. Mogę powiedzieć, że na stulecie harcerstwa z wielką radością wszystkich was przytulam do serca i patrzę się na was z wielką dumą, bo dobrze wiecie, że 100 lat temu w Kielcach powstała pierwsza drużyna harcerska imienia Dionizego Czachowskiego. I przez te wszystkie lata mogę powiedzieć, że nic się nie zmieniło, że dalej jesteśmy harcerzami, że dalej kierujemy się prawem harcerskim, że dalej drogowskazem naszym jest przyrzeczenie harcerskie, że dalej przeżywamy tak piękne chwile jak obietnica zuchowa, przyrzeczenie harcerskie, zobowiązanie instruktorskie, że z wielką dumą i z wielkim zapałem pełnimy funkcję szóstkowego, zastępowego, przybocznego, drużynowego, szczepowego, komendanta chówca, komendanta chorągwi, wszystkie inne funkcje. Ja powiem wam, że a prawie wszystkie funkcje Związku Harcerstwa Polskiego pełniłem, ale ta najpiękniejsza, najwspanialsza funkcja to funkcja drużynowego, bo kiedy patrzę na was wszystkich, to wiem, że wszyscy zostaliście przez swoich drużynowych ukształtowani poprzez prawo harcerskie, poprzez nasze harcerskie zasady, ideały na wspaniałych ludzi, na prawych obywateli, na wspaniałych Polaków, na tych, którzy gdyby przyszło stanąć za ojczyznę, to by stanęli. Że jesteście nieco inni od swoich rówieśników, bo jesteście harcerzami. Bo jeszcze raz powiem, jesteście naprawdę fantastyczną, wspaniałą młodzieżą. Tyczy się to również moich ukochanych seniorów. Moi drodzy, harcerstwo to jest coś niezwykłego. 50 lat temu druhna harcmistrzyni Maria Łyczko wymyśliła nieprzetarty szlak. Po wielu, wielu latach okazało się, że mówimy o klasach integracyjnych, o zespołach integracyjnych, a my to w harcerstwie mamy od dawna. Kilka lat temu wybuchła taka metoda w szkołach i została nazwana dramą. Moi drodzy, a teatr zuchowy to co, jak nie drama? Co jest fantastyczne w harcerstwie, że ono, pozostając bardzo tradycyjne, bardzo takie z zasadami, jest zarazem bardzo nowoczesne, że korzystamy z komputerów, że potrafimy korzystać z internetu, a dalej jesteśmy tymi harcerzami takimi jak 100 lat temu. Gdyby 100 lat temu ci, którzy byli harcerzami w tamtym czasie, w tamtych drużynach, zasiedli tutaj, w tym magicznym miejscu u stóp Świętego Krzyża, gdyby nie było tej pięknej kamery, gdybym nie miał tego mikrofonu, moi drodzy, byłoby dokładnie tak samo. I tego pilnujmy, z tego się cieszmy i o to dbajmy. Na stulecie harcerstwa na ziemi kieleckiej wszystkich pozdrawiam, wszystkich tych, którzy dzisiaj są, wszystkich tych od Ożarowa, po Szczekociny, od Końskich, po Kazimierze Wielką, wszystkich, którzy czują się harcerzami, chcą być harcerzami. Pozdrawiam i życzę, żebyśmy za 100 lat spotkali się w tym miejscu i w tym samym gronie. I żebyśmy z roku na rok byli coraz wspanialszym harcerstwem. Dziękuję bardzo za te podziękowania, ale powiem wam, że miło słuchać takich słów. Jednak pamiętajmy, że my instruktorzy, my harcerze, jeżeli podejmujemy służbę, to nie dla pochwał, nie dla zysku, nie dla korzyści, ale dla idei,
dla ojczyzny, dla Polski, dla wychowania przyszłych pokoleń. Moi drodzy, miłego pobytu na zlocie, miłych wspomnień i czerpania pełnymi garściami z tego naszego harcerskiego klimatu. Czuwaj! Na cześć druga harcmistrza! Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! 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 Ura!